Cześć kochani, witam się z Wami w kolejnym filmiku i dzisiejszy filmik postanowiłam nagrać zainspirowana pewnym pytaniem od mojej konsultantki. Moja znajoma zapytała mnie, co polecam, na co radziłabym zwrócić uwagę, na jakie produkty radziłabym zwrócić uwagę w katalogu na luty, czyli w aktualnym katalogu. I tam pokrótce jej powiedziałam, nie miałam tak wszystkiego od razu na myśli, ale właśnie tak jak mówię, zainspirowałam się tym do nagrania dzisiejszego filmiku. To będzie pewnie taki króciuteńki filmik. Myślę, że Was też może zainteresować, bo wiem, że sporo grono osób będących na moim kanale to są właśnie dziewczyny, które są konsultantkami Avon albo lubicie po prostu kosmetyki z Avonu. Więc postanowiłam Wam pokrótce opowiedzieć, co fajnego jest w katalogu lutowym. Oczywiście to jest bardzo względne pojęcie, bo coś dla mnie jest fajne, niekoniecznie dla innej osoby będzie fajne, wiadomo. Ale pokażę Wam na co mi się podoba i co ja polecałabym, jakie produkty polecam z tego katalogu. Chciałam zwrócić też Waszą uwagę na fajne promocje w katalogu. Zaznaczyłam sobie tutaj, żeby sobie ułatwić sprawę. Nie będę tutaj mówić o perfumach, chyba żadnych perfum albo nie. Takie jedne za 39,99 te goldy zaznaczyłam i chyba Avon Cherish, ale to po kolei. Wszystko Wam pokażę. Czyli tak, to jest katalog luty. Ja zawsze sobie zaznaczam zawsze jeden katalog. Jest takim moim katalogiem roboczym, który ja zawsze mam przy sobie. Czasem sobie robię jakieś notatki w nim. Zawsze sobie piszę Ilona, swoje imię na okładce czarnym markerem i numer katalogu. Jest to dla mnie takie ułatwienie, wiecie? I fokus zawsze sobie daję do środka, zawsze na przykład tutaj, o, ta ulotka, czekajcie, bo coś mi się tutaj wyświetla na aparacie i co próbuję to przeczytać, to mi to znika. Także tak, kochani, co, zaczynamy. Powiem Wam, że takim pierwszym produktem, który sobie zaznaczyłam, to jest mój ukochany pędzel Kabuki. Ja mówiłam Wam i to całkiem niedawno w filmiku, że bardzo lubię pędzle z Avonu i tutaj jest ten mój ulubiony, ukochany pędzel Kabuki właśnie w katalogu. On jest na stronie 23 i jego kod, mogę Wam od razu podać, to jest 15842 i ten pędzel kosztuje 29,99. Powiem Wam, że świetny jest. Ja po pierwsze, nie jestem jakąś specjalistką od makijażu i nigdy nie byłam. A propos makijażu, to bardzo Wam polecam kanał Marzenki. Marzenka też jest tutaj z nami, też ogląda właśnie moje filmiki. Pozdrawiam Cię, Marzenko. Zapraszam Was na kanał Marzeny. Ona ma, nazwa jej kanału to jest Marzena Makeup. Jakie dziewczyna robi makijaże, to po prostu to kocie oko. To po prostu, no nie mogę się napatrzeć na te Marzenki makijaże. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was na Marzeny kanał, bo naprawdę dziewczyna robi taką robotę, że wow. Potem chciałam, tutaj sobie zaznaczyłam też a propos umiejętności, czy braku umiejętności robienia makijażu. Tutaj jest róż w kremie. Ten, który ja posiadam, którego ja używam, ja mam odcień śliwkowy i powiem Wam, że z różami to mi w ogóle, jeśli chodzi o makijaż, nie było nigdy po drodze. Ja sobie zawsze jakieś, albo sobie robiłam jakieś plamy, albo jakieś takie pućki sobie tutaj robiłam różem. Nie potrafiłam zupełnie używać różu do policzek, do policzków. A powiem Wam, że ten róż sprawia, że ja w końcu umiem nakładać, znaczy nie wiem, czy umiem, ale nakładam ten róż na policzki tak, że sama sobie, podoba mi się efekt, o, może tak. Także też, jeżeli macie ochotę, to sobie zamówcie ten róż, on jest dostępny tutaj w czterech kolorach, jego cena to 34,99. Zrobiłam odbicie lustrzane w aparacie, żebyście właśnie no, dobrze widziały, prawda? Ale chyba to jest powodem tego, że mam takie zamglone tło. Albo może coś innego powinnam jeszcze zmienić w ustawieniach, wiecie co, nie wiem. Te szminki zaznaczyłam. Słuchajcie, jest po prostu taki szał na te szminki.
Są one też w dobrej cenie, bo kosztują 21,99. Ta szminka, w tej chwili też ją mam na ustach, ale mam tutaj nie najlepsze światło, może nie być jej widać. Ja mam tę pierwszą tutaj, Twinkle Pink. O tak, też mogę podać Wam kod, jeżeli chcecie, 33977. I ogólnie, w ogóle ogólnie są bardzo ładne, ładna kolorystyka tych szminek jest. Są w dobrej cenie i ogólnie dużo, cieszą się wieloma dobrymi opiniami te szminki. Potem kolejną polecajką jest, którą sobie tutaj zaznaczyłam, ta szminka w płynie Power Stay. To jest ta szminka, którą dziewczyny porównują do Diora. Taka dziewczyna nagrała filmik nie tak dawno temu na TikToku, on się stał wiralem. I po prostu no, dziewczyny oszalały na punkcie tej szminki, tego nudziaczka, nude, coś tam. Tylko ta szminka właśnie, ta szminka ma to do siebie, że nakłada się ją w taki sposób, że jeżeli, kiedy się ją nałoży na usta, cienką warstwę, nie trzeba zamykać ust, tylko trzeba pozwolić tej szmince wyschnąć. Bo jeżeli nie pozwolicie jej wyschnąć, zamkniecie usta, to ona będzie się kleić. I to ponoć ma bardzo mocną tę kleistość. Także trzeba jej pozwolić wyschnąć na ustach i dopiero... I bardzo, bardzo długo utrzymuje się na ustach, ma piękny kolor, piękny odcień, mnóstwo pozytywnych opinii. Tutaj tego akurat, a nie, zaznaczyłam też, żeby Wam pokazać, że pędzle z Avonu są w tej chwili w promocji. Są też dostępne w dużej ilości, bo zazwyczaj w katalogu są tam 2-3 pędzle dostępne i to chyba nie w każdym, a tutaj... A tutaj właśnie jest ich dużo. Ten, Boże, jak to się nazywa? Organizer. Mam też w domu, bardzo fajnie mi się sprawdza. On tam ma takie pojemniczki, prawda? Pojemniczki w tym jednym dużym pojemniku. To jest taka szufladka. Bardzo fajnie mi się sprawdza. Używam go sobie na te podręczne kosmetyki do makijażu, których aktualnie używam. Potem, słuchajcie, że zaraz podniosę, spadło. Tak, tutaj są te perfumy, które zaznaczyłam, cena 39,99. No, wiecie co, w dzisiejszych czasach jest naprawdę bardzo dobra cena. I jedne i drugie perfumy pięknie pachną. To jest Avon Cherish, a to Avon Rare Gold. Ten Rare Gold ostatnio, a chyba nawet w tym katalogu, bo jest tutaj stronka pachnąca. Powąchałam sobie. I nie jestem fanką akurat tej linii zapachowej, tej serii z Rare, ale właśnie ten Gold jest naprawdę niezły. Rare Pierce to na przykład mi pachną takim mydełkiem. Dla mnie to jest taki bardzo, bardzo mydlany zapach, który niby nie przeszkadza, ale za którym też nie przepadam. Natomiast te złote, bardzo ładny zapach. I Avon Cherish. Avon Cherish od dawna jest w katalogu. To też myślę, że większość z Was zna ten zapach, wiecie, że jest fajny. On ma w swoich nutach zapachowych kwiat wiśni, piszmo i kremowe drewno sandałowe. Powiem Wam szczerze, że jakoś nie czuję, czuję coś fajnego w tych Cherish, ale jakoś niekoniecznie wiśnia jednak. Potem tutaj perfumy też są fajne i cenie, też sobie to zaznaczałam, o, są tutaj Rare Pierce. Tak, dobrze spojrzałam? Tak. Te perfumki też są dla mnie takie zaskakujące. Jakoś tak im się nie przyglądałam bliżej. Z Faraway Angledes, coś tam. Potarłam sobie tą stronkę pachnącą i powiem Wam, że całkiem, całkiem przyjemny zapach. Akord słonecznego maku, brzoskwinia i złota ambra. Te perfumki mają w swoich nutach zapachowych. Także no, ale właśnie też zaznaczyłam, bo po prostu fajna cena przy zakupie dwóch sztuk, 44,99. A przy tych poprzednich perfumach też pewnie był warunek zakupowy, nie powiedziałam o tym. No jest, ale taki, że przy zakupie dowolnego produktu z katalogu. Ja z moimi klientkami robię sobie tak, że jeżeli ktoś sobie chce coś zamówić, a jest jakiś tam warunek, to ja czasem podciągam pod, wiecie, pod coś innego, żeby tylko klientka mogła sobie kupić ten produkt w dobrej cenie. Dobra, słuchajcie, tutaj byłyśmy. Tutaj zaznaczyłam, żeby Wam pokazać, że jest dostępny ten zestaw, który ja dostałam na spotkaniu liderów.
kredka i szminka w tym słodkim woreczku i to kosztuje 44,99. Potem zaznaczyłam sobie jeszcze tutaj serum Eniu 65,99. Miałam kilka zamówień na to serum i właśnie też to serum bardzo, bardzo Wam polecam. Tutaj są te kremy Eniu. Krem Eniu ze... Czekajcie, muszę się napić łyka kawy po prostu. Krem czarny z czarną perłą w cenie 54,99. Przepraszam. To jest naprawdę dobra cena, bo normalnie on kosztuje 74,99. I krem Eniu emulsja ze złotem. Dziewczyny, nawet się nie oglądajcie, tylko go bierzcie, jeżeli pasuje on do Waszej cery albo chcecie komuś podarować w prezencie, bo to jest naprawdę dobra cena na ten krem. On jest 40% taniej, z czarną perłą jest 27% taniej. To są naprawdę dobre ceny, słuchajcie, tych kremów. Naprawdę warto. Tutaj zaznaczyłam sobie, ale nie wiem co, aha, wiem co, ten korektor chciałam Wam pokazać. Ja mam taką bardzo, bardzo małą końcówkę tego korektoru. Szczerze to myślałam, że on został wycofany z oferty Avon, a jednak jest. A jednak jest, jeszcze zaraz się przyjrzę, czy to nie jest czasem jakaś oferta wyprzedażowa. Ale naprawdę fajny ten korektor jest. On jest taki kremowy, pięknie z tą skórą się łączy, nie ma żadnego ciastkowania, żadnej grubej warstwy, pięknie się, po prostu się tak układa ładnie na skórze i po prostu stapia się ze skórą i też jest dość mocno kryjący. Także też jest wart przynajmniej przyjrzenia mu się bliżej. Potem tutaj zaznaczałam sobie jeszcze, co ja Wam chciałam pokazać, tutaj do włosów to nie. Maseczki z Planet Spa, wiem, że lubicie maseczki z Planet Spa. Jest tutaj bogata oferta, bogaty wybór, są maseczki peel off, są maseczki klasyczne, są maseczki peeling, chyba jakieś też tutaj widziałam. Tak, peeling oczyszczający, to jest ta jedyneczka, ten pierwszy, mam go, pięknie pachnie. Zresztą wszystkie te produkty z serii Planet Spa, one pięknie pachną. Każdy inaczej, a jednocześnie każdy pięknie. Każdy jeden pięknie. Tutaj mam jeszcze ten nowości. Nowości Avon. Owoce tropikalne. O zapachu owoców tropikalnych. Ja niestety sobie tego nie zamówiłam, dlatego że ogólnie mam duży zespół. Bez przesady, ale mam po prostu zapas kosmetyków i potrzebuję na razie nowych. Także tych tropikali sobie nie zamówiłam. Chociaż nie, mam tutaj sobie na salon zamówiłam. Mam chyba balsam do ciała, to jest ten tropikalny. Widzicie go tu chyba w rogu, albo i nie widzicie. O, tutaj druga półka od dołu, nie? I tutaj jeszcze chciałam Wam pokazać właśnie, aha, no perfumy też, perfumy Inka de Sens klasyczne i Lotus i Wild Country, dwie wersje dla mężczyzn, też dobra cena, bo 39,99, słuchajcie, to jest naprawdę, naprawdę dobra cena, tylko jest warunek zakupowy, czy nie ma? Nie ma, do 43% taniej, nie ma warunku zakupowego. Także myślałam, że jakieś tam, że kupisz dwa, a że można mieszać, coś takiego wydawało mi się, że to będzie, a jednak się mylę. Nie ma warunku. No i tutaj na ostatniej stronie, na przedostatniej i ostatniej stronie, a zobaczcie tutaj też i Mari, Passion Dance Individual Blue za 29,99. Ogólnie na końcu katalogu zazwyczaj są takie najfajniejsze promocje. Tutaj są olejki do ust, zobaczcie, w cenie dwie dyszki olejek do ust. Ostatnio był 25,99 i to już mi się wydawała naprawdę dobra cena, jak za ten olejek, a tutaj dwie dyszki jeszcze taniej. Także nic tylko brać, słuchajcie, nic tylko brać. Promocja, tutaj mamy jeszcze Power Stay Puder podkład za dwie dyszki. Ale chciałam Wam jeszcze pokazać właśnie te cienie. One są nowością w katalogu. Ja sobie zamówiłam te
I też muszę, jeszcze się nimi nie malowałam, wiecie? Muszę sobie je przetestować, a może też podczas testu odpalę kamerę i może Wam wrzucę, zobaczę, jak to wszystko wyjdzie. Ja mam te właśnie te brązy. I na końcu jest tusz Geniusz 25,99, to też jest świetna cena. Też widziałam jakoś tusz Geniusz w cenie chyba 29,99 i to też była dobra cena. No a tutaj jest jeszcze tańszy. Także słuchajcie, katalog lutowy niby taki sobie niepozorny, a jednak są fajne promki. Są fajne promki, można sobie coś tam zamówić. Także cóż, opowiedziałam Wam o produktach, które ja, gdybyście mnie zapytały, co polecam z tego katalogu, to na pewno te oferty bym Wam pokazała. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że dostałam katalog z Oriflame. Ja myślałam, że mnie z Oriflame już wykreślili, bo nie zamawiałam od kilku tygodni, od kilku już miesięcy w zasadzie, ale znalazłam w skrzynce katalog i powiem Wam, że no taka jestem zaskoczona tym katalogiem, bo tak, takie mam nieodparte wrażenie, że Oriflame strasznie się upodabnia do Avonu. Nie dość, że format się zmienił na bardzo podobny do Avonu, jeśli nie identyczny. Nie, on jest chyba trochę wyższy. Szkoda, wiecie? Szkoda, bo dla mnie ten format Oriflame jakoś tak mam w mózgu zakodowane, że po prostu taki sentyment czuję, kiedy sobie wspominam ten kwadratowy katalog z Oriflame. Katalog z Oriflame, no to kwadratowy i po prostu takie mam skojarzenie, wiecie? I tak jakoś gdzieś na dnie serca jest mi przykro, że ten format się zmienił. Jakoś tak mi to nie gra. Taki format to Avon, a Oriflame miało swój styl, taki właśnie tym swoim formatem. Ale mam wrażenie, że bardzo upodabnia się do... jakieś takie podobieństwo ja widzę do Avonu. Po formacie, po grafice w środku, po prostu jak to wszystko wygląda. Mało tego, też mi się takie podobieństwo widzę, że na przykład... Na przykład, o, Avon tutaj na dwóch stronach głośno sobie w tym momencie, w tej kampanii eksponuje pędzle do makijażu i w Oriflame też pędzle do makijażu. Ja byłam w Oriflame przez krótki okres czasu, ale jakoś tak nie było. Nie ma, nie, że w każdym katalogu są pędzle tak szeroko eksponowane. Swoją drogą te pędzle z Oriflame też mi wyglądają na takie porządne, na takie fajne, takie mięsiste właśnie. I niedrogie. I akurat pędzle to chyba bym powiedziałabym, że w Oriflame są tańsze, ale nie chcę tutaj mówić, bo nie przyglądałam się tak dokładnie cenom w Avonie, cenom pędzli. Także mogę się mylić. Widzę też podobieństwo takie, że na przykład Avon teraz głośno, prawda, o tych szminkach. I tutaj w Oriflame też te szminki aż krzyczą po prostu. Nie wiem, czy to przypadek, czy po prostu... Albo zobaczcie, ta seria dla mężczyzn to tak mi po prostu przypomina tę serię z Avonu. Też widzę niesamowite podobieństwo. I nie wiem, czy to zbieg okoliczności, czy po prostu jakoś tak ta firma zaczyna się wzorować na Avonie? Nie wiem, jakieś takie mam wrażenie. Dajcie znać, co myślicie, czy Wam też się Oriflame wydaje... Czy widzicie podobieństwo pomiędzy Oriflame a Avon? Bo dla mnie, na przykład jeszcze do niedawna, no to Avon to był Avon, a Oriflame to był Oriflame. To były firmy konkurencyjne, ale takie dwie zupełnie inne. A teraz po prostu widzę podobieństwo. Moja siostra ostatnio o ten krem mi się pytała, mówi, że po prostu nieziemski dla niej ten krem był. Dosłownie to było ze 3 dni temu. Ja mówię, że ja już nie zamawiam z Oriflame. Moja siostra mówi, szkoda, bo po prostu ten krem, a moja siostra ma ogólnie problem z cerą, leczy się u dermatologa, tam no nie chcę wchodzić w szczegóły, kosmetyki tylko używa lecznicze, jakieś tam przepisane od dermatologa, wszystko jej generalnie szkodzi na twarz, takie co po prostu sama chciałaby sobie kupić i nałożyć, natomiast ten krem z Oriflame, ten krem jej się świetnie sprawdził. I wiecie co? Spróbuję się zalogować na moją stronkę w Oriflame. Jeżeli ja tam faktycznie nadal figuruję i jestem, to być może złożę zamówienie, bo zamówiłabym mojej siostrze ten krem, nawet na zapasie bym jej zamówiła. Póki co namówiłam ją na krem Enius Protinolem, żeby sobie przetestowała, no bo też jak najlepiej się mogę wypowiedzieć o tym kremie, mam po prostu dobre zdanie.
Ale że jako, że ten krem ona ma sprawdzony, to myślę o tym, czy nie zamówić jej po prostu na zapas. I też powiem Wam, że po z pachnącej stronki perfumy tak mi się spodobały i to są perfumy Giordani Gold, nie, Miss Giordani. Miss Giordani, o te, tutaj zaraz na początku katalogu. I też właśnie z pachnącej stronki ten zapach, nie? I po prostu, no tak mnie ten zapach urzekł, był taki jakiś mocno kwiatowy. Zapach kwiatowo-owocowy, sorbet z mango, neroli, czerwony pieprz. No, no, strasznie mi się ten zapach spodobał. I się zastanawiam, czy nie zamówić sobie tego zapachu właśnie i kremy pod oczy dla mojej siostry. Z drugiej strony, no przecież ja mam to postanowienie noworoczne, że po prostu nie będę kupowała perfum na razie, dopóki jakoś nie wyjdę z tych, które mam otwarte. Także no nie wiem, ale zastanawiam się. Zastanawiam się i no ogólnie takie sobie mam wrażenia po obejrzeniu tego katalogu z Oriflame. Jakoś tak bardzo, bardzo upodobnił mi się do Avon. I oczywiście ja Avon bardzo lubię i świetnie, ale rozumiecie, co chcę powiedzieć, że Avon to jest Avon, a Oriflame to jest Oriflame. Chciałabym, żeby te proporcje były zachowane, że jednak to jest coś innego, to jest coś innego. Widzę bardzo, bardzo dużo podobieństw. Albo ja już jestem tak sfokusowana na Avon, że po prostu wiecie, jakieś mam krzywe spojrzenie może na Oriflame. Także tak. Dobrze, kochani, dziś będę się już z Wami żegnać. Dziękuję, że przychodzicie na mój kanał, że ze mną jesteście. Przypominam, że jeżeli chcecie się zapisać do Avonu, czy to po to, żeby zamawiać dla siebie, no, być takim klubowiczem w Avonie, prawda? Albo chcecie zostać konsultantką, albo chcecie iść w kierunku liderowania w Avonie, to serdecznie Was do siebie zapraszam. Po bliższe informacje, już tutaj moja córka do mnie widzę, pisze, ja już powinnam być w drodze do domu. Zapraszam Was, kochani, do siebie. Po bliższe informacje, jeżeli coś tam Was interesuje, to piszcie, pytajcie śmiało. Możecie pisać do mnie na Instagramie albo na montura@op.pl. Pozdrawiam Was, kochani, i dobrego tygodnia Wam życzę. Buziaczki, pa, pa.